Siemanko, z tej strony Masia Burka, witam Was w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu pokażę oto ten oborywacz, którego za dobrze nie widać, ale właśnie niedawno skonstruowaliśmy oborywacz. I dzisiejszy odcinek jest tego typu, że pokażę Wam jakie wymiary, z czego, co jest wykonane. Na YouTubie jest parę filmów, jak ludzie robią takie oto oborywacze, ale jest nie jest podane z jakich materiałów, jakie wymiary. I głównie w tym filmie chodzi o to, że pokażę co i czego, jakie wymiary. I tak, na sam początek, no to tutaj rama 150 jest właśnie tak długa, robiona z dwóch profili. To są chyba piątki. Zresztą mam tu miareczkę. Zaraz to zmierzymy. No, piąteczka profil. Dwa profile zespawane do siebie. Wytrzymuje jak najbardziej. Już był testowany w polu. Kolejne tutaj zapinania. One tutaj mają po 50. Jak mnie pamięć jeszcze nie myli, ale tak 50, z czego tutaj na tę wieżyczkę, jak ja to nazywam, jest wpuszczone na 10, tu jest 10 cm tego wpuszczenia. I tak 10 cm ta wieżyczka, no to kupiliśmy takie coś na złomie. Jak najbardziej wytrzymuje też, to są profil, z profili piątek. Tutaj mamy całownik, tutaj też, tutaj znowu są takie dwa płaskowniki, one są w środku pełne, także dość wytrzymałe. Następnie no to tabelka zapinania, tutaj jest lekkie wcięcie, o, tutaj nie widać tego, jest lekkie wcięcie, to jest rurka, te rurki są wsadzone, takie bolce jak do cięgna mamy do traktora i jest to spawane tu. Tu jeszcze są przyspawane takie płaskowniki. One są właśnie pełne w środku. Są poprzyspawane. I tak, tak to wygląda. Miałem jeszcze tu pokazać jakie wymiary, aby ktoś nie wierzył, czy tam coś, że już pokazuje. Tutaj wiadomo, liczę od tego. No i tak, mamy tutaj nawet 60, także przepraszam, mój błąd. 60 mamy z tym właśnie płaskownikiem. Tu jeszcze stopka, też zrobiona z rurki. Na razie taka prowizorka na blachowkręta, bo nam się wiertło urwało, jak wierciliśmy, i na razie tak, żeby nie stało na blachowkręta, jest zrobione. I tak to właśnie wygląda. Tutaj ta wieżyczka, no to wymiary, nie wiem czy to kogoś interesuje, jak to zrobi, tak będzie miał. I tak właśnie to wygląda. Tutaj, jak już mówiłem, rurka, mało miejsca, bo tu jeszcze się tworzy jedna maszyna, która też może kiedyś będzie. I tak, to kupiliśmy na złomie, ogólnie z tym zapinaniem. Tu jeszcze musimy to zwęzić. I dalej mamy skibę. Skibę też kupiliśmy od handlarza. Dał nam nową pierś, nowy lemierz. Także skiba jak najbardziej. Skiba przyspawana jest, nie jest przesuwana. Tam też jest przyspawana. To kupiliśmy na złomie, takie dwa. Tutaj tata już jedno uciął. I tak to właśnie wygląda, nie jest przesuwane ani nic. Miało być przykręcane, żeby dało się przesunąć tę skibę, no ale niestety wyszło tak, jak wyszło. Tutaj przejdę. No i tak,
Jeszcze tu będą, nie wiem czy będą, jeszcze na pewno będą takie wzmocnienia, bo jak patrzyliśmy u dealera, bo jest tutaj w okolicy taki dealer, co ma właśnie maszyny rolnicze, no to są takie kliny, taki oborywacz powiem wam, ile bym mógł wyjść, no skiba koło stówy. Myślę, że te materiały i to wszystko, no gdzieś z 300 by na pewno wyszedł, nowy kosztuje 9. Także jak ktoś umie spawać i wie jak pospawać, lepiej sobie chyba je zrobić samemu. Jak ktoś ma pomysł i wie jak. I też tak, jak patrzyłem, skiba nie jest tak tutaj, że jest przyspawana na dole, tylko jest wypuszczona tam z tyłu. Ale my zrobiliśmy tak. Wszystko pięknie działa. Był testowany w polu. 30 daje radę jak najbardziej. Tak, jeszcze tu będzie kiedyś pewnie talerz tnący. Krój, jak to nazywa. Będzie krój jeszcze tutaj z przodu, żeby ładnie to obcięło. Na razie tam testowaliśmy za garażem, no to jakoś to wygląda. No i jak te wzmocnienia będą, no to będę to malował. No i jeszcze tę stopkę trzeba przerobić, bo jest trochę źle przyspawana. Za bardzo jest do tyłu. Kiedyś się przewrócił. I także co, to tyle. Jeszcze wymiary raz wam powiem. Rama 150. Tutaj mamy 60 z tym. Ta wieżyczka też powiem na jaką jest wysokość. Tak, w jednej ręce to ciężko to obsługiwać wszystko. Ta wieżyczka też jest na wysokość 50. Także jakby to kogoś interesowało, 50. No i tutaj taka belka. Nie było też bardzo pomysłu jak to zrobić, żeby to się nie urwało, ale tak wymyślił tata, że te bolce są wpuszczone w tę rurkę, jest ospawane w tej rurce i ta rurka, tu było lekko wycięte, ta rurka jest wpuszczona w to, jest to przyspawane, no i takie płaskowniki, żeby było, żeby to jakoś trzymało. Tutaj też mamy takie właśnie wzmocnienia. No i tutaj tę wieżyczkę, żeby coś trzymało. I powiem wam, że dość wytrwały. Skibę też tutaj, jak widzicie, tata musiał uczyścić do białości, bo się ziemia lepiła. No i zakonserwował ją przerobionym olejem. Tak samo jak w pugu. Szukałem ogólnie skibę czy pług dwójkę, ale w naszych stronach ciężko jest to znaleźć, bo handlarze wszystko wykupują i nie ma tanich pługów. A jak już są pługi dwójki, to po 1000 zł. Także wiecie, nie kupię puga za 1000 zł, bo mi jest skiba potrzebna. I tak, takie tutaj ze złomu kupiliśmy na skibę. Miało to tu, miało wchodzić w te dziury śruby, ale wyszło jak wyszło. Raczej przestawiać jej nie będziemy. Komu to potrzebne? I co? W tym vlogu no to tyle. Myślę, że kolejny będzie z malowania tego cacka. A tu powstaje kolejna maszyna. Tutaj od spawarki z daleka, żeby mnie nie kopła. I tak to wygląda. To co? To tyle. I do następnego. Jak widzicie, brony jeszcze czekają. Kiedyś je muszę wymalować. Może w sobotę, bo przestały 2 tygodnie już i nikt się jeszcze za nie wziął. Także będzie kiedyś pewnie też vlog z malowania tego czegoś, tych bron. I to tyle, do następnego. Na razie, cześć.